Witaj! Wielki Test Maszyn to seria filmów, w której zestawiam wszystkie traktory z danym segmentem maszyn w grze. Pierwsza część prezentacji kultywatorów cieszyła się sporym zainteresowaniem, w związku z czym postanowiłem zrobić drugą. Dziś zestawimy mocniejsze traktory. Zapraszam do oglądania. Pierwszą część zestawienia zaczęliśmy od New Hollanda, w związku z czym drugą też właśnie od niego zaczniemy. W tym wypadku użyjemy New Hollanda T6 160 o mocy 160 koni mechanicznych i zestawimy go oczywiście z Cockerlingiem Trio 300M wymagającym 100 koni. Jak widzicie, 15 km na godzinę, traktor sobie spokojnie z nim radzi, nie ma żadnych problemów, jest wszystko w porządku. W przypadku Horsa Terrano 5FM już tak słodko nie jest. Niestety mamy 7 km na godzinę, nie jest to zły wynik. Aczkolwiek mamy tutaj dwukrotny spadek prędkości przy zysku 1,5 metra. Czyli, krótko mówiąc, ta opcja jest dla nas nieopłacalna. Z dwugelnutym Terra Diskiem 600 wynik w przypadku prędkości jest identyczny. A zyskujemy dużo więcej na szerokości roboczej, dlatego wybór tego kultywatora jest już dużo bardziej uzasadniony. Co nie oznacza jednak, że jest on najlepszy, ponieważ mamy tutaj Wallerstatta Carrier 820, który w sumie daje nam więcej mimo drobnego spadku prędkości. Mimo wszystko do takich bezpośrednich ocen na razie się odnosić nie będziemy, ponieważ nie skończyliśmy testu w przypadku wszystkich kultywatorów z tym traktorem. Więc przechodzimy do następnej maszyny. Ta maszyna to niestety zmora wszystkich traktorów jak do tej pory. Wymaga największej mocy od jednostki i jest najbardziej obciążająca. 3 km na godzinę to niestety bardzo słaby wynik. Troszkę lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku Lemkena Heliodora Giganta. 3-4 km na godzinę to co prawda taki sam wynik w przypadku Horsa, jednak mamy tutaj 2 metry większą szerokość roboczą, co w praktyce już całkiem sporo nam daje. Dlatego myślę, że tutaj wybór tej maszyny jest najbardziej uzasadniony i wydaje mi się również, że mamy tutaj tylko trzykrotny spadek prędkości w stosunku do Cockerlinga, a zyskujemy czterokrotnie większą szerokość. W związku z tym w przypadku tego traktora najlepszym wyborem będzie Lemken Heliodor Gigant. Drugi w naszym zestawieniu dzisiejszym jest Sejm Forti 190 do mocy 190 koni mechanicznych. Jest to 30 koni mechanicznych więcej niż w przypadku New Hollanda, jednak w przypadku tego Cockerlinga zyskujemy tylko 1 km na godzinę. W związku z czym śmiem twierdzić, że zbliżamy się powoli do górnych granic możliwości pracy z tym kultywatorem. 8 km na godzinę to średni wynik, jaki ten traktor osiąga z Horsem Terrano 5FM wymagającym 205 koni mechanicznych. Z Terra Diskiem też daje radę. 9 porywa do 10 km na godzinę. Wszystkie kultywatory idą łeb w łeb, jednak w przypadku Wallerstatta Carrier 820 mamy tutaj już lekki spadek wydajności. Mamy mianowicie tutaj 8 km na godzinę, co mimo wszystko naprawdę nie jest złym wynikiem. A i w przypadku naszego kata Horsa Tigera 10LT mogliście na samym początku zauważyć nagły spadek prędkości po opuszczeniu tej maszyny. Specjalnie wziąłem ją z rozpędu, licząc, że może uda się coś więcej wyciągnąć. Jednak niestety utrzymuje się tutaj wynik na poziomie 5 km na godzinę, co i tak jest naprawdę sporo lepszym osiągnięciem w porównaniu z New Hollandem T6 160.
No i na koniec został nam nasz gigant, z którym osiągamy lekko lepsze osiągi niż z Horsham Tigerem, ponieważ mamy tutaj 1 km na godzinę więcej, a podejrzewam, że po dłuższej chwili ten wynik skoczy właśnie na 7 km na godzinę, co się właśnie stało. W związku z tym ten Lemken chyba do tego traktora też będzie najlepszym wyborem. Case Puma 160 to pierwszy traktor w naszym zestawieniu przekraczający moc 200 koni mechanicznych. Posiada on mianowicie 203 konie mechaniczne i w przypadku Cockerlinga wyciąga 16 km na godzinę, w związku z czym potwierdza się moja teza, że osiągnęliśmy maksymalną prędkość pracy z tą maszyną. Delikatny wzrost mocy odczujemy też odczujemy przede wszystkim i zaczniemy odczuwać na Porsche Terrano 5 FM 9 km na godzinę. Posiadamy już teraz 10 km na godzinę w zestawieniu z Wuggelnutem Terra Diskiem 600, co jest całkiem fajnym wynikiem, stabilnym. Jak widzicie, mamy tutaj także 11 km na godzinę, także mimo jazdy pod górkę prędkość z czasem rośnie, jest naprawdę fajnie. 6-7 km na godzinę to wynik, jaki traktor osiąga w zestawieniu z Waderstatem Carrier 820 o zapotrzebowaniu na moc wynoszącym 250 koni mechanicznych. Również i w przypadku naszego kata mamy delikatny progres wynoszący 6 km na godzinę i wydaje mi się, że jest szansa na osiągnięcie nawet 7, co jest ponownie wzrostem, co mnie bardzo cieszy i daje optymizm w dalszą stronę. Podobne osiągi powtarzają się i tutaj w przypadku Lemkena Heliodora i Horsha Tigera. Mamy tutaj na początku 6 km na godzinę, 7 i podejrzewam, że jeszcze wzrośnie do 8, być może 9. Czyli standardowo na starcie wyniki te same, jednak z czasem one rosną. Niestety w przypadku Horsha to się nie udało. I chyba ponownie mogę stwierdzić, że ta maszyna jest najbardziej opłacalna. Drugą połowę naszego zestawienia otwiera Lamborghini Mach 230 VRT o mocy 220 koni mechanicznych. Myślę, że w przypadku Cockerlinga nie ma co tu więcej przedstawiać. Więcej już nam się nie uda osiągnąć. Więcej osiągnąć za to można jeszcze w przypadku Horsha Terrano 5 FM i to się właśnie dzieje. 10 km na godzinę to takie minimum i jest w stanie wzrosnąć do większej prędkości, także tutaj mamy ciągle otwarte pole. Wynik o 1 km na godzinę większy osiągamy w przypadku Wuggelnuta Terra Diska 600. Prędkość pomiędzy 9 a 10 km na godzinę osiągamy w sprzężeniu z Waderstatem Carrier 820. Z początku byłem zdziwiony sporym postępem w przypadku naszego kata. Pozwólcie, że będę tak nazywał ten kultywator. Mianowicie przez chwilę zegar utrzymywał się na poziomie 7 km na godzinę i właśnie do niego ponownie powrócił. W związku z czym jestem mile zaskoczony. To już jest naprawdę całkiem fajny wynik w przypadku tego kultywatora i wydaje mi się, że ten Lamborghini to takie minimum, jeśli chcielibyśmy koniecznie z tej maszyny korzystać. Zbyt wielkiej różnicy po raz kolejny nie ma w przypadku Lemkena Heliodora. Standardowo na początku wartość, którą osiągnęliśmy maksymalnie w przypadku Horsha Tigera, potem rosnąca o 1, maksymalnie 2 km na godzinę. Deutschwar 7250 TTV o mocy 263 koni mechanicznych
to już potężniejszy gracz na scenie. Niestety w przypadku Cockerlinga tego już się nie da odczuć. Ale da się odczuć naprawdę w przypadku naszego drugiego kultywatora, Horsha Terrano. 12 km to wynik, jeśli dobrze pamiętam, o 2 km na godzinę większy w stosunku do poprzedników, a nawet 3 w tej chwili. W związku z czym tutaj już tę moc naprawdę czuć. 13 km na godzinę. Tyle udało się osiągnąć z Wugelnutem Terra Diskiem 600. Wielkiego progresu niestety nie ma w przypadku Waderstata Carrier 820. 12 km na godzinę. Liczyłem, że uda się poskromić naszego kata i poniekąd się to udało, ponieważ osiągnęliśmy tutaj 8 km na godzinę. Osobiście jednak myślałem, że może uda się nawet dojść do 10. No teraz jak widzicie, mamy tutaj skok do 9 i myślę, że to jest maks, jaki jesteśmy w stanie wyciągnąć tym traktorem w zestawieniu z tą maszyną. Jestem zaskoczony osiągami w przypadku Lemkena Heliodora, ponieważ na początku były one dosyć słabe, zaczęło się nawet od 6 km na godzinę. Teraz jest już w porządku, ponieważ mamy przekroczoną magiczną barierę 10 km na godzinę. Pierwszy traktor, któremu się to udało. Jak widzicie, wzrosło to nawet do 12 km na godzinę przez chwilę. W związku z czym jest to zdecydowanie najlepszy wynik. Jednak mimo wszystko traktory mają ciężko z tym kultywatorem nabrać mocy. Obie części zaczęliśmy od New Hollandów, więc dzisiejszą skończymy także na New Hollandzie. New Holland T8-320 to sprzęt posiadający 320 koni mechanicznych. Jego moc jest naprawdę ogromna i tego nie da się określić w przypadku naszego kochanego małego Cockerlinga. Dlatego zapraszam do obejrzenia pozostałej części zestawienia kultywatorów z tym oto traktorem. Horsh Terrano 5FM także nie robi na nim wrażenia, jak widać. 14-15 km na godzinę to jest chyba maks, jaki można osiągnąć w ogóle z tym kultywatorem. Dlatego tutaj także ten pojazd w ogóle się nie spoci. Dobrze widzicie, w przypadku Terra Disku 600 mamy podobne wyniki jak w dwóch poprzednich maszynach. 13 km na godzinę, tyle osiągniemy w przypadku Waderstata Carrier 820. I jest to dolna granica, ponieważ jesteśmy w stanie wyciągnąć nawet 15 km na godzinę. Schody dopiero zaczynają się z naszym dobrym znajomym Horshem Tigerem 10LT. 9 km na godzinę to prędkość, jaką jesteśmy osiągnąć na starcie. Po rozpędzeniu uzyskujemy 10 km na godzinę i wydaje mi się, że więcej nie uda się osiągnąć. Jednak jak widać, myliłem się. Od razu gra mnie postanowiła poprawić. 11 km na godzinę, tyle jesteśmy w stanie osiągnąć z tym kultywatorem. Postanowiłem przeczekać okres rozpędzenia się w celu zobaczenia, ile jesteśmy tak naprawdę w stanie osiągnąć tym traktorem w zestawieniu z tym kultywatorem. Jak widzicie, jest 13 km na godzinę, więc do górnej granicy 16 km na godzinę brakuje tylko 2-3 jednostek, a w tej chwili tylko dwóch, a teraz jednej. Teren nam, jak widzicie, się wypłaszcza już. W związku z tym osiągnęliśmy górny pułap, a w przypadku jazdy pod górkę były to 2-3 km na godzinę. No dobrze, więc widokiem na ten ciężki sprzęt chciałbym zakończyć zestawienie z kultywatorami. Dlaczego nie przedstawiłem wszystkich ciągników dostępnych w grze? Z tego co pamiętam, tłumaczyłem częściowo na pierwszym odcinku, jednak macie prawo nie pamiętać, dlatego to wyjaśnię jeszcze. Otóż jak widzieliście, ten New Holland miał tylko problemy w zasadzie z Horshem Tigerem 10LT. W przypadku Heliodora tylko początkowe, potem pięknie się rozwinął. Dlatego uważam, że nie ma sensu prezentowania mocniejszych
traktorów. Uważam, że nie ma sensu oglądania, jak z każdą maszyną osiąga on górny pułap mocy. Myślę, że to jest coś, czego nie potrzeba przedstawiać, bo to każdy wywnioskuje sam na podstawie obejrzenia całego testu. I takie rzeczy są po prostu niepotrzebne. Te trzy najmocniejsze traktory generalnie poradzą sobie z każdym możliwym sprzętem. Pozostałe osobiście uważałbym, że można także sprzężać z mocniejszymi, z cięższymi kultywatorami, jednak praca nie będzie już tak przyjemna. Dla tamtej zalecałbym mimo wszystko troszkę ten niższy, lżejszy pułap. Tyle słów byłoby ode mnie. Chciałbym jeszcze tylko bardzo gorąco podziękować za tak ciepłe przyjęcie pierwszej części testu i chciałbym przeprosić, że jego druga część pojawia się 1,5 miesiąca po publikacji pierwszej. No cóż, trochę się rozleniwiłem, trochę miałem problemy z czasem. Teraz problemy techniczne, tak niestety wyszło. Teraz taka serdeczna prośba do Was. Napiszcie proszę w komentarzach, co chcielibyście w kolejnym teście. Osobiście proponuję siewniki. Siewniki są bardzo ważne w grze. Specjalnie pomijam pługi, ponieważ z nich się praktycznie w tej grze nie korzysta, dlatego uważam to za stratę czasu. Mimo wszystko, jeśli chcielibyście te pługi, nie ma problemu, mogę je zestawić. Także moja propozycja na następną część, siewniki. Czekam na Waszą. Mam nadzieję, że zestawienie Wam się podobało. Jeśli tak, liczę na sporo komentarzy i łapek w górę. Naprawdę nie zawiedliście mnie w przypadku poprzedniej części. Film osiągnął najlepsze statystyki z nowej części mojego kanału. Mówię nowej, ponieważ dzielę ją jakby na tę, gdzie używałem starego mikrofonu, a potem nowego. Co uważam za spory sukces. I uważam, że jesteście w stanie ten wynik teraz pobić. Dlatego naprawdę bardzo proszę, abyście klikali te łapki w górę i komentowali ten projekt. Nie zajmuje to dla Was dużo czasu. Łapka to tylko kliknięcie. Komentarz może zawierać kilka słów, pochwał, krytyki, uzasadnionej krytyki. Także jak najbardziej przyjmuję. Wszystko się dla mnie naprawdę liczy i motywuje mnie do dalszej pracy. Bo powiem szczerze, gdyby nie takie piękne statystyki poprzedniej części, nie zabrałbym się za drugą, ponieważ kosztowała mnie dużo i wymagała ode mnie także bardzo dużo pracy i zarwania kilku nocek. Także to by było chyba na tyle z mojego czczego gadania w tej chwili. Trochę za długie to pożegnanie wyszło. Mam nadzieję, że damy radę, że umówimy się co do kolejnej części. Teraz to by było już na tyle. Naprawdę dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.